Partnerem są Molo Resort, Radio Fest oraz Beskidzkie. Przekąski Beskidzkie. Radość z chpania. Się, do tańca porwę cię, w kolanach poczuj luz, gdy słyszysz rytm. I już teraz, moi drodzy państwo, dowiemy się i sprawdzimy przy okazji, jak to było na tym beneficie. Czy wszystko się udało? Myślę, że się udało, bo razem z nami Edek Sikora. Witam cię, Edku. Cześć Seba, cześć. Witam wszystkich. Tak, to już prawie tydzień, ponad tydzień po wspólnym świętowaniu, bo mógł Grzech uczestniczyć w tym wielkim święcie, było mi niezmiernie miło. To na początek chyba takie pytanie, które zawsze padło po takiej imprezie. Udało się, czy się nie udało? Znaczy, ja to gadam dookoła wszystkim i tobie też to powtórzę i widzą, że to przerosło moje oczekiwania w sensie pozytywnym. Naprawdę, bo razem z Jasiem Musialikiem, producentem tego wydarzenia, no, mieliśmy tam jakieś zamysły, scenariusze, inne rzeczy, ale no, z doświadczenia wiem, że jak na 100% liczysz, to ci wyjdzie tam czasami, wiesz, to fajnie, jak wyjdzie ci połowa. A tutaj wyszło bardzo dużo, także tutaj no, podziękowania dla artystów, że jakby poszli za naszą koncepcją, no i przede wszystkim podziękowania dla Jasia, bo ktoś, kto ma jakieś nawet blade pojęcie na temat tego, jak się takie imprezy robi, przygotowuje przede wszystkim, to zdaje sobie sprawę z tego, ile tam było roboty włożone, bo to było widać po prostu, nie? Na samym koncercie. Także jeszcze raz wielki szacunek dla Jasia i dla całej ekipy, która to realizowała. Edek, powiedz mi, bo jak te osoby, które nie były, to jeszcze nie mają takiej możliwości, żeby to zobaczyć, żeby wiedzieć, jak to się wszystko odbyło, ale ten koncert generalnie mocno różni się od tego, od tych koncertów, które dotychczas są produkowane jakaś na szlagierowej scenie. Czy ten kierunek, który żeś ty obrał, to jest taki właściwy kierunek? Znaczy, ja myślę... Dodamy tu, wiesz, o dekoracji, światło, zamysł. Nie było to na zasadzie wchodzi Cholecki, schodzi Karpowicz. I no, to miało jakiś, no, scenariusz. Znaczy, generalnie powiem ci tak, że to jest tako, no, może w stosunku do tego, co mi chodzi po głowie, bo przed programem ja ci wspominał, że po drodze do studia musiał, że się skupiać na drodze, żeby tu dojechać, ale mi się wydaje, że to jest w tych czasach, kiedy są takie możliwości techniczne, kiedy się widzi się dookoła, co można zrobić, to wydaje mi się, że to jest jedyny, że tak powiem, słuszny kierunek, żeby ludzi nie tyle przyciągnąć, co zatrzymać przy tej muzyce, bo powielanie innych pomysłów i robienie tego, że tak powiem, w kółko tak samo, albo wręcz ze względu na koszty coraz słabiej i tak w cudzysłowie taniej, to jest droga donikąd, bo to jest, jakby na to nie spojrzeć, to jest sztuka, nie? To jest teatr iluzji, to jest coś, co ma ludzi zaczarować. Także mi się wydaje, że ten kierunek został ledwie zaznaczony. Ledwie zaznaczony i chodziło też może mi i Jasiowi o to, żeby sobie samym pokazać, że kurczę, można iść ta strona. No. Teatr iluzji. O tej iluzji i o tym oczarowaniu dzisiaj właśnie z Edkiem, podsumowując jego benefic. Napisz sobie coś wesoło. Urywki z tego koncertu pomiędzy naszymi rozmowami jak najbardziej państwo możecie zaobserwować, więc wydaje mi się, że trochę już wszyscy będą czekali na całość, żeby móc zobaczyć to prawie 3-godzinne show. Dobór repertuaru też nie był przypadkowy dla każdego z artystów, bo chyba nie był tam jakiś artysta, do którego żeś napisał ino jedna piosenka? No na przykład Michał zespołu M-Band.
na jego płyta, to napisał, że jedna piosenka, która do niego była zaprezentowana, takich dwóch. Magdzie nie napisał, że jeszcze nic. Właśnie, to jest taki przed wami ewenement, Magda. Wyobraźcie sobie, że jeszcze nie napisałem żadnego tekstu dla Magdy. No ale to też może o to nie chodziło, żeby się skupiać, bo tam było kilka utworów, których teksty nie były moje. Generalnie właśnie chodziło o to, żeby ta impreza zyskała na jakości. Nie upieranie się, że musi być to akurat mój utwór, czy jakiś wielki przebój. To miało mieć jakiś rytm, jakiś sens i ty mnie pytałeś o plany na przyszłość. Właśnie o to chodzi mi w przyszłości, żeby to było widowisko. Za każdym razem widowisko i niespodzianka, bo ludzie, co prawda w filmie Rejs było powiedziane, że ludzie lubią nowości, które już znają, ale to są takie czasy teraz, jest taki szum informacyjny, że trzeba szukać jakichś oryginalnych... Tych prawdziwych nowości. Takich, no, prawdziwych nowości, tak jak jest dobry film. Jak ty wiesz, co będzie za chwilę, no to po jakimś czasie ten film cię znudzi. Trzeba po prostu stopniować napięcie i zawsze zostawiać takie różne jakieś fajne rzeczy od czasu do czasu, tam te rodzynki pokazywać i żeby całość miała jakiś sens, nie? Teraz o zaskoczeniach, bo ty jako po części autor tego scenariusza i człowiek, który się przyczyniał do tego, że to widowisko wyglądało tak, jak wyglądało, byłżeś zaskoczony na przykład momentem, kiedy twoja córka wręczy ci złote pióro. Znaczy powiem tak, zaskoczony i niezaskoczony, bo z kolei z doświadczenia wiem, że na takich imprezach to są te fajne momenty takie, kiedy hop, to to wymyślił, albo tam bym się przygotowywał, w pewnym momencie jest stawiany w takiej sytuacji, że nie wie, co się dzieje, tak. Nie wie, co się dzieje i to jest fajne, to jest autentyczne i mnie to faktycznie zaskoczyło i ucieszyło z drugiej strony, bo mi do głowy by nie przyszło, że moja córa wyjdzie i w piękny sposób wręczy mi tam takie pióro złote. A ja wręczę ci, drogi tatusiu, uwaga, naszego takiego polskiego Oscara od tekstów. Bardzo proszę dla ciebie takie piękne złote pióro, żeby pisał nam tych tekstów jeszcze więcej. Potem, że jak dostał też od rodziny, to może przy okazji pokaże taką fajną nutkę, nie? Z dedykacją wygrawerowaną. No i to są takie właśnie momenty, kiedy wszystko idzie jak w maszynce, że można sobie na takie coś pozwolić, nie? Szło dobrze. Jest też dyplom. Napisz sobie coś wesołego. Znaczy, to jest dyplom, żeby wszyscy wiedzieli, on ma specjalną wartość, bo fundator tego dyplomu, pomysłodawca, powiedział mi przy wręczaniu, że należa do wąskiego grona pięcioosobowego, z tego co pamiętam, ludzi, którzy to otrzymali, także tym bardziej dla mnie to jest ogromny zaszczyt, bo niektórzy gadają, że tam tutaj na rynek śląski jest taki niewielki, ale wiemy, że jest dość duży. No jest, i znaleźć się w tej piątce, no to... Chciałem wręczyć dyplom, który wręczam, to jest mój osobisty dyplom muzyczny Hanys. Poczekać. 4 osoby go tylko mają. Edek jest 5. Edku, serdecznie dziękuję, że pozwoliłeś mi produkować ten koncert. No ja tyle koncertów nie wyprodukowałem, co ty tekstów, ale ukłony niskie, bardzo dziękuję, życzę dużo zdrowia. A państwu dziękuję i słuchajcie szlagierów. Dziękuję, Jasiu, serdecznie. Ja już jedno wiem, bo niedługo się będę przekludzał w przyszłym roku na takie mniejsze mieszkanie, bo po co mi teraz takie duże, jak dzieci poszły z domu. I to będzie na honorowym miejscu w moim pokoju. Oprócz gitar, jakichś tam innych takich pamiątkowych rzeczy, ale to będzie na honorowym miejscu. Nawet wystrój pokoju do tego dostosuję, do tego pomarańczu. Plany na pokój już są. Jakie są plany na przyszłość i jak wyglądał benefis? O tym dzisiaj, a wy zostawacie razem z nami. Oh,
kuku, kuku, słoneczko poszło spać. Pora do kufli zimniutkie piwo lać. Edek, to teraz jeszcze troszkę może poobgadujemy co Nikerych. Bo prócz tego, że artyści pojawili się, prócz tego, że artyści zaśpiewali nie ino twoje piosenki, to też niektórzy artyści pojawili się w nowej roli, Magda, w zupełnie nowej roli. Yeah. Jak to, jako Magdalena Noglik, że pani konferansjer. I tu wujek Edek jak ocenia? Znaczy powiem tak, ona się na początku długo zastanawiała, bo to dla niej, może nie wszyscy wiedzą, był debiut w tej roli. Witamy bardzo serdecznie! I przed nami kolejny wspaniały artysta. Myślę, że wielu z was kocha jego utwory. I też kolejna niespodzianka. Tutaj Edziu również zagra. A kto przed nami? Pan Andrzej Skaźnik. Serdecznie zapraszam. Ale patrząc na jej zachowanie, bo tam parę razy byłem z nią na różnych tam wywiadach, oczywiście w tle, czy tam na zapleczu, oglądałem to potem w telewizji, to powiem, ona sobie daje rady, nie? To jest dziocha bystro, ona umie wybrnąć z jakichś takich, wiesz, są jako konferencjer, że nie wszystko idzie czasami no, tak, jak się a myśli. Może niestety. No, umie nawiązać kontakt z ludźmi, także po moich zachętach i po rozmowach stwierdziła, że dobra, no... Spróbuję. Zrobię to dla ciebie. No i powiem tak, że wypadła nieźle, nie? A nie miała też łatwego zadania, bo nie dość, że musiała prowadzić koncert, to jeszcze na nim śpiewała. No. I jak to kobieta wzięła ze sobą cały szrank, nie? ja nie widział szranku, ale pora rzeczy miała ze sobą, taki kuferecek na kółeczkach. Ale to wiesz, no... Edek... Znamy się na dziuchach. Ty też żeś się przebierał. No. Na rozpoczęciu drugiej części pojawiasz się jako bohater swojej piosenki, Jada na ryby. Skąd pomysł w ogóle, żeby tak zacząć drugą część? Znaczy wiesz, no, tutaj chodziło o to, żeby jakoś nawiązać do tego, co wcześniej, żeby to trochę ludzi zaskoczyć, bo nie wszyscy załapali, kto to tam siedzi na początku. Ja się postarał o to, żeby tam wiesz, mnie nie było za bardzo widać. No i wiesz, zaciekawienie, nie? Zaciekawienie, co będzie dalej? No i wiesz, no, ja mam takie ukryte, mam takie zdolności aktorskie, że tam umiem to zagrać i tak dalej. A największy problem był ze strojem, się okazuje. Ja. Chciałbym cię o to zahaczyć, no. Bo wiem, że dostawcą stroju był Zbyszek Karpowicz. Dokładnie tak. I powiem, że było już niedługo przed koncertem i miałem zapewnienia z różnych stron, że wiesz, no ja poszukam, albo ktoś tam. A Czech mi powiedział, słuchaj, ale jadę na ryby w sobotę, nie? Z piątku na sobotę, no to wiesz, jak jest. Jak? No i w końcu godą, przecież coś mi Zbyszek Karpowicz godał, że on tu kaś niedaleko, wiesz, są jakieś takie stawy czy coś, on tam łazi na ryby. No i skonsultowali my telefonicznie, przywiózł mi 3 kapelusze do wyboru, nie? Ja był świadkiem momentu, kiedy to zaczął wyciągać. Ja. Jeden kapelusz, drugi chód, trzeci chód, godą, a tu jeszcze motresik, a twoja cera, twoja cera patrzy, godą, to on richty chyba pójdzie na te ryby. A gumioki były świetne, bo... Idealnie mój rozmiar, nie? Ja dawno w gumniokach nie łaził i tak fajnie guma odbiło. Także nie wiem, czy się nie kupia na jogging takie, wiesz? Czyli teraz możemy śmiało apel wystosować do pana Karpowicza, że możecie już we dwóch jeździć na ryby. Znaczy ja bym tam bierny kibic, by na ryby zachęcał, żeby brały, bo mam go dane, nie? To może Zbyszek jednak spróbuje, nie? Słuchaj, a nie jest to też taki sposób, żeby zaś znaleźć trochę tego natchnienia, bo jednak chyba na takich rybach się trzeba trochę wyciszyć, nie? Czy ja wiem, u mnie to natchnienie przychodzi, już zauważam, niezależnie od sytuacji, nie? Nie potrzebuję jakichś wyciszeń. Niekiedy się tam trochę z moją myszą pokłócimy i mam pomysł na romantyczny jakiś utwór taki, a czasami leża się, bycza jak wół. I dostaje takiego szwungu, że pisze jakoś dynamiczna piosenka, nie? Także tutaj nie ma zasady.
Ja już zaczął podejrzewać, że moja mózgownica i ja pracujemy czasami na różnych falach. Roz jedno, roz drugie. Roz jedno, roz ja. Okay. Dobrze, moi drodzy Państwo, za chwilę ostatnie pytanie. No, a my cały czas z Edkiem Sikorą tutaj o jego beneficie przecież. Edziu, to teraz zrobimy takie podsumowanie podsumowania, bo jakby nie spojrzeć na to, to benefis jednak jakimś podsumowaniem rozdziału jest. To podsumujemy ten benefis. Artyści dopisali, publiczność dopisała, humory dopisały. Wszystko na jedna wielko piątka. Taką ocenę by można było wziąć i wystawić. Jak zwykle po takich imprezach są długie rozmowy w kuluarach i takie też się oczywiście odbywały i z tego co wiem, to przy okazji były już takie troszkę prośby kierowane ze strony artystów, że napisz mi taką piosenkę, tako. To też nawiązuje trochę, żeby te pytanie potem rozciągnąć do przyszłości, o tych planach, które ty masz, Edku, na przyszłość. Znaczy, zaczynając od tych takich różnych po... Napisz proszę. No to na przykład Tim Fabian wręczył mi jako prezent parasol, taki bardzo solidny. Ja nie widział takiego gęstego parasola. No to niemiecki. No nie wiem, no, ale u nas to może pora tych nie, oni mają, szczebelków. Mają większe krople, mocniejszy wiatr. Aha, no ja. To musi parasol być taki. Ja, jabłka takie, że robok wylot i zeżar psa, ja tak. Wiem. Że się Puluszek zawsze gada, że w Monachium kiedyś była taka mgła gęsto, że kuń się udusił. Nie? No. No, także wiesz, no, Tim Fabian zasugerował, że o parasolu, Bernadetka Kowalsko, z tego co pamiętam, tak rzuciła hasło, że może o wielbłądach. No nie wiem. Jakby no. Bernadetta Kowalsko naprawdę chciała piosenkę o wielbłądach, to ja chcę usłyszeć tekst, ale teledysk zobaczyć, jak ona na tej kameli jedzie. A co, na pustyni błędowskiej. Proszę bardzo. Nie? Także ja mogę być reżyserem tego wydarzenia, jeżeli chodzi o teledysk, Edek napisze tekst. A do muzyki kogoś też znajdziemy na pewno. A z fajnych zaskoczeń po koncercie było to, że Jasio mi gadał, że jest jakoś niespodzianka, że specjalny gość. I no, ci, co śledzą śląski rynek, no, to znają postać Sławka Zielińskiego. Chopa w ogóle, który do pewnego czasu nie miał w ogóle zielonego pojęcia o śląskim, tym takich różnych muzycznych dokonaniach i tak dalej. I tak się w tym zakochał, że no, jak ja go zobaczył i on oświadczył, że przyjął specjalnie tutaj, żeby to pooglądać i przypomnieć sobie, powiedział, podróż sentymentalna. I jak mi graba ścisnął, no to powiem szczerze, że mnie ścisnął, ale w gardle, nie? Że człowiek tego formatu to zauważył, doceniał, wręcz tam na tym spotkaniu apelował do wszystkich, żeby o to dbać, żeby to rozwijać, nie dać temu zdechnąć, nie? I powiem szczerze, jakby to się zgadza też z moim myśleniem, bo wiem, że benefis, podsumowanie i tak dalej, ale żeby wszyscy wiedzieli, ja nie mam zamiaru... Ze sceny zejść niepokonanym. Nie, no o to chodzi. Wręcz przeciwnie. Idziesz wyżej. Mam tyle pomysłów, które bym chciał porozwijać jeszcze. No to o tych pomysłach teraz. Dokładnie. Zdradź coś. Pora takich planów na przyszłość Edka Sikory. No, przeprowadzka, ogródek, to wiemy, a muzycznie, artystycznie? No, mam teraz więcej czasu, bo już z ZUS-u pieniądze mi przychodzą, także spokojnie i mogę więcej posiedzieć, pomyśleć na tym ogródku. No co mi przychodzi do głowy? Ja bym chciał jakoś tak fajnie spuentować, podsumować ta przygoda swoja z Edmansem, nie? Bo ja to czuł, ten potencjał, ale pora ludzi mi uświadomiło, że w tej muzyce, w tych tekstach i w naszych osobach, mam na myśli Manka, Potyki i siebie, jest pewien potencjał, który trzeba by tam jakoś doszliwować. Pokazać jeszcze w szerszym gronie. Halo, tu Manek Potyka, druga połowa zespołu Edmans. Pozdrawiam wszystkich na koncercie w Chorzowie, a przede wszystkim Edka, który ma dzisiaj swój benefic. A ja mam nadzieję i wierzę w to, że jeszcze na lepsze przed nami, że zrobimy dużo ciekawych, nowych utworów, bo pomysłów no przecież nie brakuje. No i łazi mi po głowie taki na przyszły rok. Mam nadzieję, że Jasiu się da na to nabrać i da się jakby przekonać do tego, żeby zrobić taki projekt,
właśnie oparty na utworach Edmansa. Mi tak coś po głowie chodzi, jakiś udział aktorów, jakieś właśnie sprawy multimedialne, nowoczesne środki techniczne i tak dalej, jakieś przedstawienie. Czyli bardziej spektakl jak koncert. Spektakl, bo tak jak wcześniej powiedział, czas takich koncertów typu Schloss Wylos. Znaczy jeszcze nie minął, ale no ja uważam, że już tego ludzie nie czują. A może musical? Może musical. W oparciu o teksty. Może Edmansa. Może być, także takie coś mi chodzi po głowie, a wiem, jak mi coś zaczyna chodzić po głowie, no to potem prawdopodobnie zaczynam coś tam, jakieś szkice robić, zaczynam coś pisać. Jeśli mi Jasiu pomoże, może zaczniemy coś już... Tworzyć bardziej, szukać sponsorów, czy tam jakichś mecenasów tego, bo to... Tu już apel oczywiście. Nie są tanie rzeczy, tak. To nie są tanie rzeczy. Niestety. Edek, ale to tak jeszcze podsumowując, z tytułu wszystkich piosenek Marcin Janota, Układo, Historia. Ja. I co ty na to? Powiem tak, to jest samorodny talent. Naprawdę, bo zaskoczył mnie totalnie na scenie. Bo ja nigdy tak nie patrzył na moje teksty, nie? No wiem, że zawsze jak były tam jakieś między mną a Mankiem dyskusje, szczególnie przy pierwszej płycie, jak ustawić utwory na płycie, nie? Ja kiedyś wrzucił to do pliku tekstowego i dałem według alfabetu. I ja mu to wysłał. W ogóle jako temat do dyskusji, nie? I on mi odpisał, wiesz co? Ten wybór jest bardzo trafiony, nie? I my jako reguła przyjęli to, żeby przy kolejnych płytach czy przy ustalaniu programu... Zawsze taki, alfabetycznie. Alfabetycznie i to jakoś tak przypadkowo, jak się tego docufal, psuje. My przeczytali to jeszcze przed tym, zanim na scenie zostało to wygłoszone i doszliśmy do wniosku razem z twoją cerą, że to jednak trochę jest taki niegrzeczny Edziu, jak to się tam w ta historia cało połączyło. Ja, no wiesz. Że tam trala lala ja. I takie inne. Edziu, słuchaj, ja postanowiłem zrobić taką niespodziankę dla ciebie i z tekstów, a dokładnie z tytułu twoich piosenek ułożyłem wiersz. A, konkurencja. Nie konkurencja. Tylko powiem ci szczerze, że nie wiem dlaczego układając ten wiersz wyszedł z tego erotyk. To chyba zrozumiałem. Uwaga, drodzy państwo. Zaczynamy. Gotowy? Tak. Gdy Edek zaśpiewa coś wesołego, po lekku się zbierą i jada na ryby. Słodko Lolita, prawdziwo baba, Oregina, jedzie tam ze mną. I ową godą to jest klachula. Dotarliśmy na miejsce. Mamy lepsze i gorsze dni. Godom jej, kochaj mnie. Ona poklepała mnie po plecach i zaczynamy gry granie. I teraz uwaga. To się musi dać wyciągnąć. Mam kaca, moja bieda, pozdrowienia. Edward Sikora. Wiesz co? Musimy coś napisać na spóła, wiesz? Naprawdę. Nie ma sprawy. Słuchaj, prawdziwy hop nie może być grzeczny. Prawdziwy hop to jest nasza natura. Mamy w genach zaprogramowane właśnie szukanie, chodzenie, zdobywanie nowych przestrzeni i tak dalej. No niekiedy nasze baby tego nie rozumieją. No, dziołchy, musicie to zrozumieć. Podpisuję się pod tym apelem. Edek, bardzo ci dziękuję za to spotkanie. Mógłbym zapytać, czego ci życzyć, ale chciałbym życzyć ci czegoś od siebie, czyli nieskończonej liczby pomysłów, dalej takiego lekkiego pióra jak możesz, no a przede wszystkim zdrowia. Dzięki serdeczne. Dziękuję ci i wam wszystkim. No bo generalnie jeszcze taka uwaga, że bez publiczności... Puste krzesła, puste... jak śpiewał Grzesiu Poloczek. Nie ma do kogo robić. Także moi kochani, trzymcie za nas kciuki. Za tych wszystkich, którym się jeszcze chce coś robić. Bo to jest wszystko do was. Najlepszego. Edek Sikora, moim waszym gościem, a my już za chwilę wracamy. Byliście z nami. Do usłyszenia. Mam nadzieję, że już niedługo.
fajno, tylko klaskają, mi lubią go na koncie, jakoś pod samą. Napisz łowie coś wesołego, niech się ludzie pośmieją z tego. Bo kto wesoło śpiewa i gra, tylko klaskają, mi lubią go na koncie, jakoś pod samą. Oczywiście życzenia i pozdrowienia dla Edka, wielkie brawa dla Iwonki, drodzy Państwo.